Homer. Odyseja. W tłumaczeniu Lucjana Siemieńskiego. Pieśń pierwsza. Zgromadzenie bogów. Rady Ateny dla Telemacha. Muzo, męża wyśpiewaj, co święty gród Troi zburzywszy, długo błądził i w tułaczce swojej siła różnych miast widział, poznał tylu ludów zwyczaje, a co przygód doświadczył i trudów, a co strapień na morzach, gdy przyszło za siebie lub za swe towarzysze stawić się w potrzebie, by im powrót zapewnić. Nad siły on robił, lecz druhów nie ocalił. Każdy z nich się dobił sam głupstwem własnym. Czemuż poświęcone stada Heliosowi pojadła niesforna gromada? Za karę Bóg też nie dał cieszyć się powrotem. Jak było? Powiedz, córko Diosa, coś o tem. Wszyscy inni, uszedłszy srogiego pogromu, krwawych burz i bitw morskich, wrócili do domu. Jego tylko, serdecznie do swoich, do żony, tęskniącego trzymała w skale wydrążonej nimfa Kalipso, z bogiń najcudniejsza kształtem, pragnąca go małżonkiem przy sobie mieć gwałtem. A nawet kiedy nastał w czasu w kołowrocie ów rok, iż z woli bogów o prędkim powrocie do Itaki mógł myśleć, to jeszcze i wtedy nie ujrzał swoich. Końca nie widział swej biedy. Zgoła wszystkim niebianom żal było tułacza. Posejdon sam mu tylko mściwy nie przebacza i wciąż, póki nie wrócił do dom, ścigał w tropy. Szczęściem Bóg ten był odszedł aż na Etyopy, zamieszkujące ziemi rubieże ostatnie, a rozpadłe w dwóch ludów połowice bratnie. Z tych jedni wschód, a zachód drudzy zamieszkali, a gdy ci hekatombę sutą wyprawiali z byków i kóz, podączas Zeus olimpski ze zgromadzonymi w pałacu swym bogami zasiadł i w te słowa mówił on, rodu bogów i ludzkiego głowa, że myśl jego aigistem gładkim zaprzątniona, którego zabił Orest, syn Agamemnona. Więc o nim myśląc, tak się ozwał w bogów radzie. Że też to na karp niebian człowiek wszystko kładzie, co dozna złego. Chociaż sam swoją głupotą idąc wbrew przeznaczeniu ugrzęza w to błoto. Toż inni nie Aigistos, w przekór wyrokowi czyż nie porwał małżonki Agamemnonowi i nie przywłaszczył sobie, a wracającego męża czyliż nie zabił? Wszakżem go od tego długo naprzód hamował, grożąc srogą karą przez czujnego Hermesa, aby żadną miarą nie ważył się zabijać ani brać mu żony. Gdyż przez Oresta Atryt będzie odemszczony, gdy ten w lata dojrzeje, zatęskni do swoich. Tak go przestraszył Hermes, lecz napomnień moich nie słuchał twardy Aigist. Swoje zrobił gwałtem, aż dziś za wszystkie grzechy zapłacił ryczałtem. Więc na to mu Atenę rzekła sowio oka. Ojcze, o mój Kronidzie, cześć tobie wysoka, że on zdrajca wziął karę słuszną za swe zbytki, oby tak każdy ginął, jak on zbrodniarz brzydki. Za to serce się kraje, gdy na myśl mi przyjdzie ów nasz dzielny Odysej, co tyle lat w bidzie siedzi tam udręczony, tęskniący za domem. Na ostrowiu lesistym, wkoło mórz ogromem oblany, kędy nimfa mieszka tam urodna, córa Atlasa, morze znającego do dna, barkiem dźwigającego wielkie słupy one, na których wisi z ziemią niebo zawieszone. Ona to stęsknionego tułacza wciąż trzyma, czaruje go pochlebstwem, pieszczotą, oczyma, by się wyrzekł i taki. O
pan się nie wyrzeka. I byle dym i tacki ujrzeć, choć z daleka, już by umarł bez żalu. Ciebież to nie wzrusza, o mój olimpski. Za nic masz Odyseusza. Tyle ofiar nam danych pod Troją, gdzie nawy argejskie stały. Zeusie, bądźże nam łaskawy. Odpowiedział jej na to Kronit Gromowładny. Jakiż to z ust twych wyraz wymknął się nieskładny? I jażbym Odyseja w pamięci zagubił? Najmędrszego, co tyle obiad składać lubił nam, nieśmiertelnym, panom na niebie szerokiem. Li Posejdon go ściga zemstą krok za krokiem, nieubłaganą za to, że mu tam cyklopa Polifema oślepił, najdłuższego chłopa, mocnego jak Bóg, który w cyklopu w czeredzie. Więc, że Polifem z nimfy Tosy, ród wiedzie, córki Forkisa, morskich strażnika pustkowi, co w pieczarze poddała się Posejdonowi, gdzie ją napadł. Z tych przyczyn Posejdon wre złością i nie zabić Odysa, ino przeciwnością chce go znękać, w powrocie do dom mu przeszkadzać. Na to sposób na wiecę bogów pozgromadzać i powrót mu zapewnić. Posejdon gniew złoży. Sam on nic nie podoła przeciw sile Bożej, gdy wszyscy nieśmiertelni na niego powstaniem. Na to Atene z takim ozwała się zdaniem. Ojcze Kronidzie, władco władnących mocarzy, jeśli na wiecu bogów ten wynik przeważy, żeby Odys powrócił do ojczystych śmieci, to pchnijmy argobójce Hermesa. Niech leci tam, na ostrów Ogygii i niech nimfie onej pięknowłosej oznajmi wyrok niecofniony o powrocie Odysa do dom i bez zwłoki. Ja tymczasem obrócę na Itakę kroki, w synu ducha poostrze, rozbudzę w nim żywy ogień męstwa, by zaraz na koło Achiwy bujno kędziorny zwołał, a tych zalotników odprawił. Czy już nie dość baranów i byków krętorogich mu zjedli? Potem pchnę mo ojca do Sparty i na Pylos piaszczysty. Niech ojca tam szuka i pozbiera o nim różne wieści, przy tym wśród ludzi sławy nabędzie i cześci. To rzekłszy, podwiązała złociste sandały, pod stopki sobie. Nimi ponad morskie wały, ponad bezbrzeżne stepy buja z wiatru wiewem. W dłoń pochwyciła oszczep z ciężkim, długim drzewem o miednym grocie. Tłumy mężów nim obala, gdy ją, córę strasznego ojca, gniew zapala. I tak zbiegła ze szczytów Olimpu, aż wreszcie stanęła u bram zamku Odysa. Tam, w mieście Itace, w ręku oszczep dzierżąca spiżowy, niby tafijskie książę, Mentes, gość domowy. Więc przed gankiem ujrzała dziarskich zalotników, igrających wesoło ciskaniem kamyków i na skórach tych wołów, co sami pobili, porozwalanych. W dworze rojem się kręcili keryksi, czelać. Jedni mieszali na poły w kraterach wino z wodą, owi tarli stoły smokliwymi gąbkami, ci nieśli zastawy i rozdzielali mięsne biesiadnym potrawy. Gościa zoczył Telemach, podobien do bożka, siedzący tam wśród gachów, wżdy myśli jego gorzka, bo ciągle obraz ojca stał mu przed oczami. Oby wrócił. Ład zrobił raz z tymi gachami i wypędził ich z domu. To i cześć odzyska i jak pierwej zawładnie u swego ogniska. O tym siedząc wśród gachów myślał, aż Palladę ujrzawszy, pobiegł do wrót szybko, choć nie radę serce w nim, że gościowi tak długo kazano u wrót czekać. Więc ścisnął przez gościa podaną prawicę, a odjąwszy mu z niej włóczń spiżową, przemówił doń i takie rzucił lotne słowo. Rozgość się, cudzoziemcze, w domu moim witaj. Zjedz co wprzódy, a potem o co zechcesz pytaj.
To rzekłszy, szedł, a Pallas za nim. Gdy tak w dwoje wstąpili na wysokie zamkowe pokoje, wzięty oszczep w osobnym postawił skarbczyku, opierając go o słup, gdzie innych bez liku odysowych oszczepów stało w ładnym szyku. Zaś samą w krześle sadził i roboty drogiej kobierzec jej podesłał. Nożnik dał pod nogi. Obok niej na hendogiej sam zasiadł przy ławie, lecz daleko od gachów, by gość przy tej wrzawie niesfornej tłuszczy obiad mógł spokojnie spożyć, a też by się z myślami o ojcu otworzyć. Służebna wraz przyniosła w nalewce złocistej na srebrnej misie wodę i lała zdrój czysty jej na ręce. Stół gładki postawiła przed nią, a z spiżarni różnego jadła niepośrednio zniosła skrzętna szafarka, toż chlebne pieczywo. Potem krajczy podawał przeróżne mięsiwo w kopiastych misach, kubki postawił przed nimi, a keryks je dolewał, wciąż były pełnymi. Już rzesza butnych gachów weszła do świetlice. Długim rzędem zasiadła stołki i ławice. Keryksi wodę do rąk nosili, a chlebne kosze na stół stawiały dzieweczki służebne. Pachołcy w czasze wino leli zielonawe i wszyscy się rzucili rękoma na strawę. A najadłszy, napiwszy do syta, marzyli rozkosznicy o nowej dla się krotochwili. Do pląsów ich ochota i do piosnek brała, bez czego by się żadna uczta nie udała. Więc Keryks dał kitarę Femiowi do ręki, co umiał najsławniejsze wywodzić piosenki. A choć mu wobec gachów śpiewać się nie chciało, brząknął w struny i dumę zanucił wspaniałą. W ten czas Telemach, schylon ku Atenie głową, rzekł z cicha, by nie doszło do nich jedno słowo. Miły gościu, co ci powiem, niech cię nie pogniewa. Patrz, jak gawiedź przy śpiewkach i pląsach używa, bezkarnie trawiąc mienie po wielkim człowiecze, którego białe kości deszcz w polu gdzieś siecze, lub niegrzebione ciało liżą morskie fale. O, gdyby niespodzianie stanął tu w swej chwale, każdy by z nich bez targu za dobrych nóg dwoje zrzucił z siebie ten ciężar złota i te stroje. Lecz snać rodzaj ten śmierci był mu przeznaczony i nic go już nie wskrzesi. A choć i w te strony czasem wieść się zaplącze o jego powrocie, lecz któż by wierzył baśniom? A teraz się do cię zwracam, byś ciekawości mojej też dogodził. Z jakiegoś ludu, miasta, mów mi, gdzieś się rodził, jakeś się dostał, czyjże okręt do Itaki przywiózł cię, co za jedne te twoje flisaki? Bo przecież się tu dostać nie mogłeś piechotą. Jedno by prawdę wiedzieć, zapytuję o to, pierwszyś to raz w Itace? Czy też ongi może bywałeś tu za ojca mojego w tym dworze, kiedy się doń zjeżdżało siła zacnych osób, a on wszystkich w gościnny podejmował sposób? Na to mu Sowioka córa Diosowa rzekła: wszystko, co ci powiem, prawda aż do słowa. Mentes jestem, Anchiala mienię się być synem, a sam władam żeglownych Tafiotów gminem. Teraz tutaj przybyłem, mam liczną osadę i do obcojęzycznych ludów morzem jadę, by za towar żelazny kupić mieć w Temezie. Od miasta podal stoi okręt, co mnie wiezie w zatoce Rejtron, u stóp Nejonu leśnego. Chlubię się, żem był nieraz gościem ojca twego. Możesz o to Laerta spytać, twego dziadka. Staruch pono do miasta zagląda dziś z rzadka, samotnie doganiając na wsi dni ostatka przy starce, co go karmi strawą i napitkiem, gdy w wieczór wróci do dom, zmordowany zbytkiem łażenia, jak dzień długi wśród winnicznych wzgórzy. Otóż słysząc, że ojciec twój wraca z podróży, tum zaszedł, że go nie ma, snać szkodzą mu bogi.
By przecież umrzeć nie mógł, Odysej nasz drogi. Pewnie na jakiej wyspie wkoło oceanem oblanej, gdzieś tam kiśnie pod twardym tyranem lub wśród dziczy, co gwałtem trzyma go w niewoli. Otóż chciałbym o jego powróżyć ci doli z tych przeczuć, jakie w duszę wlali mi niebianie. Być może, iż co powiem, nareszcie się stanie. A czym nie wieszcz i z lotu ptaszego nie wróżę, to wiem, że wnet się skończą te jego podróże. Wróci nasz tułacz, wróci w własny próg domowy. A choćby go trzymały żelazne okowy, wyłamie się, ucieknie, wszak nie bity w ciemię. O jednej tylko prawdzie proszę, oświeć rzemię. Tyżeś to w tej osobie własny syn Odysów? Podobieństwa w nim wiele masz z oczu i rysów. Widywałem go nie raz, nie dwa, jeszcze w przódy, nim pod Troje popłynął na boje i trudy. Z herojami Achai, co tam popłynęli, odtąd deśmy z Odysem już się nie widzieli. Na to roztropnie odrzekł Telemach młodziutki. Dowiedz się, gościu, z ust mych prawdy bez ogródki, że on jest ojcem moim. Tak matka powiada. Ja nie wiem. Tej pewności nikt z nas nie posiada. Wolałbym jednak synem być poszczęsnym człeku, co by we własnym gnieździe sędziwego wieku dopędzał. Lecz tu u nas mówią pospolicie, że ten najnieszczęśliwszy z ludzi dał mi życie. Na to mu Sowioka tak odpowiedziała. Z woli bogów niepróżna ród twój czeka chwała, jeśli Penelopeja takiego ma syna. Wprzód jednak rzeknij prawdę, jaka to przyczyna tych godów i hałasów? Co to wszystko znaczy? Czy stypa, czy wesele? Bo przecież inaczej zwykła uczta wygląda. Patrząc na te gbury szumiące, jakby dwór ten nogami do góry przewrócić chcieli. Każdy przy zdrowym rozumie wszedłszy tu, zapomniałby języka w tym tłumie. Więc roztropny Telemach jął mu się spowiadać. Cudzoziemcze, jak widzę, pragniesz mnie wybadać. Słuchajże, ongi dom ten cnotą, dostatkami słynął, póki on jeszcze przebywał tu z nami. Alić mąż wielki z bogów przekornych wyroku znikł ze świata. W bezśladnym gdzieś ukrył się mroku. Ja sam może bym jego tam nie płakał zgonu, gdyby był legł z drugimi na polach Ilionu lub na ręku przyjaciół skończył już po wojnie. W ten czas przynajmniej ludy achajskie przystojnie pamięć by bohatera uczciły mogiłą. Moje imię z nim razem w prawnukach by żyło. Ale on srogim harpiom dostał się w zdobyczy. Bez widu słychu przepadł, a syn cóż dziedziczy? Łzy i ból. Nie dość, że już płacze nieboszczyka, los mię jeszcze innymi kolcami dotyka. Ilu władyków bowiem panuje w tej stronie, na lesistym Zakincie, Samie, Dulichionie i wszyscy, co na skalnej Itace rej wodzą, zalecają się matce mojej, dom nasz głodzą. Ona zaś nie odmawia, ni spełnić się śpieszy tych ślubów. A tymczasem od drapieżnej rzeszy dobytek mój pożarty, wkrótce i mnie schłoną. Na to, że była gniewem Atenę wzburzoną, rzekła: Przebóg, o jakże nam tu nie dostaje twojego ojca. Zaraz starłby w proch te skraje, niechby przybył i we drzwiach tej izby się zjawił w hełmie, ze szczytem, kopię dwie ku nim nastawił, taki jakim go pierwszym raz poznał przed laty, w domu u nas, gdzie wesół hulał chwat nad chwaty. Z Efyry, gdy od Ila wracał Mermeryda, dokąd jeździł okrętem, myśląc, że mu wyda do zatrucia pierzastych strzał mordercze trutki. Wżdy Ilos dać mu nie chciał, z tej jedno pobudki, że mu strach było ściągnąć za to bogów karę.
więc dał mu je mój ojciec, lubiąc go nad miarę. Otóż gdyby się Odys naraz zjawił taki, gardła by klnąć żeniaczkę dały te junaki. Lecz w tajnych dotąd losach zapisane stoi, czy on wróci, czy pomści, czy nie, krzywdy swojej w tym tu miejscu. Więc tobie najpierw przykazuję, abyś precz z domu wymiótł te rozpustne szuje. O mój chłopcze, do słów mych przywiąż udział żywy. Zaraz jutro na wiecę powołaj Achiwy. Przemów do nich, na świadki wezwij bogów w niebie. Gachom rozkaż, by każdy powracał do siebie, a matce, jeśli pragnie drugiego małżeństwa, niech powraca do domu ojca, do rodzeństwa. Tam wesele jej sprawią, dadzą sute wiano, jak przystoi wyprawiać córę ukochaną. Tobie zaś radzę, jeśli rada moja waży, uzbrój łódź, weźmij z sobą 20 wioślarzy i ruszaj, byś o ojcu mógł dostać języka, tak z ludzkiego posłuchu, jak od posłannika Zeusowego, co każdą wieść roznosi lotem. Wstąp do Pylos, wypytaj Nestora, a potem wsparcie da ci Menelaj, nowin rozmaitych. Ostatni on z Achiwów wrócił miedziokrytych. Gdy się dowiesz, że ojciec zdrów wraca z podróży, to choćbyś jak był smutny, wycierp rok nie dłużej, tutaj w domu. Przeciwnie, jeżeli doprawdy już on nie żyw, to wrócisz tu na wyspę Zawdy i kurhan mu usypiesz. Stypę jak należy sprawisz i matce męża poszukasz w młodzieży. A gdy wszystko to spełnisz, jak na cię przystało, wtedy obejrz się dobrze. Myślą zważ dojrzałą, jakbyś mógł zalotniki wytracić w tym dworze, bądź fortelem, bądź wstępnym bojem. O nieboże, trzeba ci już, dziecięce, porzucić zabawy. Czyś nie słyszał, do jakiej Orest doszedł sławy między ludźmi, że zgładził Aikista, mordercę, który mu ojca zabił? I tyś moje serce wzrostem, kształtem wybujał, co umiesz, czas dowieść, aby późny potomek z dzieł twych uplótł powieść. Lecz już mi trzeba wracać na okręt w zatoce, czelać się oddaleniem moim gdzieś kłopoce. Pamiętaj, com ci mówił, chłopcze, myśl o sobie. Młodziuchny mu Telemach odrzekł w tym sposobie. Gościu mój, mówisz do mnie iście tak serdecznie, jakby ojciec do syna. Zachowam to wiecznie. Przecież zaczekaj, kęsek, choć w drogę ci pilno, wykąp się wprzód. Dla duszy weź strawę posilną, abyś idąc na okręt powracał wesoły, obdarzon upominkiem, jakim przyjacioły wzajem się obdarzają. Atene mu na to. Nie zatrzymuj mnie. Dłuższa zwłoka dla mnie stratą. Dar, który mi przeznaczasz, przyjmę za powrotem, bym go zawiózł do domu i również klejnotem cennym ciebie obdarzył. I Zeusowa córka, rzekłszy to, sowie oka w powietrze wprost furka, niby ptasze skrzydlate do piersi chłopięcej wlawszy siłę i męstwo, że odtąd goręcej niż wpierw myślał o ojcu. Uczuć miotan mnóstwem domyśliwał się w duchu, że rozmawiał z bóstwem. Teraz boskie pachole do gachów wróciło, gdzie śpiewał sławny gęślarz. W izbie cicho było, słuchali, a on śpiewał powrót opłakany spod Troi, od Ateny na Greków zesłany. Kiedy w górne komnaty doszedł śpiew ponury, do uszu Penelopy i Kariosa córy, śpiesznie zbiegła po schodach na dolne pokoje. Wżdy nie sama, przy sobie miała panien dwoje i gachom się zjawiła postać cnej matrony, stojąca w progu izby wysoko sklepionej.
Nalica zapuściła z głów namiotkę cienką, z lewej i prawej miała służebną panienkę i do boskiego piewcy rzekła, płacząc rzewnie: Femiu, ty innych pieśni więcej umiesz pewnie, co ludzi bogów sławią, a u piewców słyną. Więc jedną z takich zabrzmi, a oni niech wino piją milcząc. Tej nie chcę, tylko pieśni jednej, taką boleścią serce przenika mnie biednej. Już i tak udręczonej tym płaczem ustawnym, po małżonku, w Helladzie i na Argos sławnym. Telemach odrzekł na to: Matko ukochana, za cóżeś na miłego pieśniarza zdąsana? Czyżeś śpiewa, jak czuje? Nie on winien temu. Raczej Zeusa obwiniaj, że daje każdemu mistrzowi takie tylko, jak sam chce natchnienia. Nie win go, że nam śpiewa Greków utrapienia. A zaliż nie tej pieśni słuchamy najchętniej, co czymś nowym w sercu słuchacza odtętni. Raczej ty się do pieśni nastrój w duszy swojej. Przecież nie sam to Odys nie wrócił spod Troi. Tylu innych herojów przepadło bez wieści. Lepiej wróć do się, pilnuj roboty niewieściej, wrzeciona i krosienek. Naganiaj, by żwawo dziewczęta pracowały. Rozkaz mężów sprawą, a i moją. Jam przecież pan tutaj we dworze. I cofnęła się matka w zdumionej pokorze, mądrą synowską mowę rozważając w sobie, a wszedłszy do swych komnat, da folgę żałobie. Pamięć męża rzewnymi oblewając łzami, póki Pallas jej powiek nie potrzęsła snami. W ciemnej izbie znów wrzawę wszczeli zalotnicy. Każdy z nich rad się dobrać do niej, do łożnicy. Lecz Telemach słowami powściągnął zbytników. Matki mej zalotnicy, niechajcie tych krzyków. Nie lepiejż przy tych godach zażyć kroto chwili? I takiego pieśniarza nie stokroć, że milej słuchać, kiedy boskimi dźwięki nas czaruje? Jutro w rynku na wiecę wszystkich powołuję, by obwieścić mój rozkaz krótko węzłowacie. Fora ze dwora! Innych schadzek czy nie macie, gdziebyście swój lub cudzy zjadali dobytek? Lecz jeśli na tym rozkosz wasza i pożytek, aby mi nie zostawić w domu kęsa chleba, to i mnie zjedzcie. Zaklnę nieśmiertelne nieba, a może Zeus te psoty równym spłaci płatem. I wszyscy gardło dacie na miejscu tu, na tem. Tak mówił. Oni wargi przygryźli. Skąd taka dziw im wzięła się buta dziś u Telemaka? Więc Antinoj, Eupejta syn, nabrał go z góry. Pewnie cię, Telemachu, nauczył Bóg, który tak hardo się odzywać tutaj w naszym gronie. Obyś tylko w Itace nie dał mu kronionie panować, choć na niego władza spada z ojca. Na to mu wręcz odcięła roztropność mu ojca. Antinoju, czczej sprzeczki z tobą nie prowadzę, lecz jeśli Zeus ją da mi, to wezmę tę władzę. Alboż to zostać królem masz za rzecz tak podłą? Zaprawdę nic w tym złego. Otworzy się źródło dochodów. Zbogaciejesz i sam wzrośniesz w czci. Przecież achajskich kniaziów niemało się mieści na tej wyspie. Bądź młodych, bądź w starym już wieku, aby to berło wzięli po wielkim człowieku. Dla mnie dość, żebym dom mój utrzymał spokojnie i sługi, które Odys wziął łupem na wojnie. Eurymach, syn Polyba, na to się ozowie. O tym, mój Telemachu, rozstrzygną bogowie, kto na przyszłość itackim ma władać ostrowem. Ty dzierż swoje i panuj w ognisku domowym. A póki mężów stanie w tym naszym zakątku, nikt by nie śmiał cię gwałtem ograbiać z majątku. Jednak chciałbym o gościa tego spytać. Powiedz, co zacz?
Z jakiej to ziemi wziął się ten wędrowiec? Gdzie ród jego? Dziedziczne kędysz leżą w Łości. Czy o powrocie ojca przywiózł wiadomości? Czy też we własnej sprawie tu go co przygnało? Czemu naraz gdzieś przepadł, a do nas nieśmiało zbliżał się? Z twarzy przecież wyglądał szlachetnie. Na to roztropny młodzian Telemach odetnie. Eurymachu, już ja się ojca nie spodziewam. I przestałem już wierzyć wieściom, choć je miewam. We wróżby też nie wierzę. Choć tam matka pyta, sprowadzanego często o przyszłość wróżbita. Ten zaś gość znał mojego rodzica za młodu. Zwie się Mentes, Anchiala syn z bitnego rodu. Dziś żeglownym tafijcom włada berłem błogim. Tak mówił, przeczuwając, że ten gość był bogiem. I gachy znów śpiewkami, wesołymi skoki szaleli, aż wieczorne zbliżyły się mroki.